Siemanko, dzisiaj pogadamy sobie o moim nowym mikrofonie. Na potrzeby rozwoju mojego super kreatywnego studia podcastowego stwierdziłem, że potrzebuję mikrofon, który nie dość, że będzie działał profesjonalnie, to jeszcze będzie obcinał niskie basy, które w moim głosie dominują. Jak porównam ten mikrofon do kamery, z której nagrywam, lub słuchawek gamingowych, to ten ten mikrofon działa najlepiej z tego wszystkiego. A poza tym jest na wysięgniku, więc mogę sobie go ustawić gdzie chcę. Nie muszę mieć słuchawek na uszach i wygląda całkiem fajnie, bo taki złoty. Tenże mikrofon kupiłem na eBayu. Jarek, tylko sobie wpiszesz w Google mikrofon MB800. To masz propozycje bardzo podobnych mikrofonów i co zauważyłem, ten jest najbardziej podobny i nazywa się Neewer BM800, czy też Neewer BM800, zależy po jakiemu mówisz. Znalazłem go na Amazonie, jest za 24 funty, ale według mnie Amazon jest bardzo drogim serwisem, więc używam na okrągło, non-stop eBaya. Tutaj kupiłem dokładnie na tej aukcji za 19 funtów z darmową przesyłką. Jak widać na załączonych obrazkach, jest dokładnie to, co dostałem wraz z kartą dźwiękową na USB. Tylko sobie tutaj zmniejszę się, żebyś lepiej widział. I tutaj jest w powiększeniu widoczna ta karta USB. Dzięki temu możesz sobie podłączyć głośniki, jakie tam tylko chcesz, czy słuchawki, a do drugiego możesz sobie podłączyć takiże mikrofon. Przerwa na herbatkę. Ten mikrofon posiada całkiem fajny taki lampowy wysięgnik. Do tego ma taki ekran przeciwko takiemu wiatrowi, to jest antywiatrowy ekran, który powoduje to, że jeśli się mówi bardzo blisko tego mikrofonu, a czasem człowiek robi takie dziwne dźwięki jak to, ten ekran powinien to niwelować. Jeszcze do tego ten mikrofon ma taką piankę, ale ponieważ on jest fajny złoty, to nie chcę używać tej pianki. Jakoś tak. Jest tutaj takie amortyzatory, które powodują to, że można go wyciągać z tego i nie słychać na jego obudowie żadnego dotykania czy jakiegoś pukania, bo jeśli chwycę tego za niego, to automatycznie powinny te wszystkie szmery przechodzić na do nagrywania, więc dlatego jest ten amortyzator. Jakiś jeszcze uchwyt, czy też ten uchwyt główny, na którym mikrofon stoi, kabel, mikrofon i tyle. Jest w zestawie. Całkiem fajny zestaw, jak za 20 funtów. Co ważne jest przy takim mikrofonie, aby był zwrócony do źródła dźwięku, czyli na przykład teraz do mnie, żeby był zwrócony tym napisem, co jest z przodu, bo on jest kierunkowy. Trzeba mówić z tej strony, a nie tutaj od góry, czy z tyłu, chociaż z tyłu jeszcze może dobrze słychać. Ale najważniejsze jest to, żeby był odwrócony odpowiednią stroną do mówiącego. Więc jeśli szukasz mikrofonu, ten polecam.